Na niewiele się zda znajomość artykułów wiary, jeśli nie wyznajemy Jezusa jako Pana naszego życia. Dlatego wciąż musimy odpowiadać na pytania, czy On jest naszym Panem. Kierunkiem serca, motywem nadziei, niezachwianą ufnością, mówił w homilii Franciszek. W uroczystość apostołów Piotra i Pawła papież odprawił mszę na placu przed Bazyliką Watykańską, w czasie której pobłogosławił paliusze, znak jedności z biskupem Rzymu oraz symbol owcy niesionej na ramionach przez dobrego pasterza. Otrzymało je 36 nowych metropolitów, mianowanych przez Franciszka w ostatnim roku. Wśród nich było 3 Polaków: metropolita warmiński, arcybiskup Józef Górzyński, metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski i metropolita białostocki, arcybiskup Tadeusz Wojda. W kazaniu papież skupił się na 3 słowach kluczowych dla życia apostoła: wyznanie, prześladowanie, modlitwa. Chiediamoci se si siamo cristiani da salotto. Postawmy sobie pytanie, czy jesteśmy chrześcijanami salonowymi, plotkującymi o tym, jak toczą się sprawy w Kościele i w świecie. Czy też apostołami w drodze, wyznającymi Jezusa swoim życiem, bo On jest w ich sercu. Kto wyznaje Jezusa, wie, że ma nie tylko wydawać swoją opinię, ale dawać całe życie. Wie, że nie może wierzyć jedynie na sposób letni, ale jest wezwany, by płonąć z miłości. Wie, że w życiu nie może pływać lub spocząć w dobrobycie, ale musi podjąć ryzyko wypłynięcia na głębie, ponawiając każdego dnia dar z siebie. Kto wyznaje Jezusa, czyni tak jak Piotr i Paweł. Podąża za Nim aż do końca. Nie idzie za Nim tylko do któregoś momentu, ale aż do końca. I idzie za Nim Jego drogą, a nie naszymi drogami. Mówiąc o prześladowaniu, papież przypomniał, że wspólnota Kościoła od początku go doświadczała. Podobnie jest i dziś, kiedy wielu chrześcijan jest spychanych na margines, czy pada ofiarą przemocy prowadzącej nieraz do śmierci. Dodał jednak, iż tak jak święty Paweł, jeżeli wybraliśmy Chrystusa, to podobnie jak On musimy oddać życie. Franciszek zwrócił też uwagę na modlitwę, która codziennie powinna towarzyszyć życiu apostoła. Modlitwa sprawia, że czujemy się kochani i pozwala nam kochać. A bez modlitwy nie otwierają się wewnętrzne więzienia, które trzymają nas w okowach, podkreślił papież.